Emocje jeszcze oczywiście nie opadły, bo mecz był naprawdę bardzo ciężki, trudny i szło nam jak po gruzie, także oczywiście takie mecze podobają się kibicom. Dla nich gramy, widowisko oczywiście bardzo dobrze, że wygraliśmy, że mamy te 3 punkty. Chwała chłopakom przede wszystkim za to, że grali do końca. Grali do końca, nawet przegrywając taką, nie była jak za duża różnica, 4 było, tak? I grali do końca konsekwentnie i wygraliśmy ten mecz, ale tak jak powiedzieliśmy w szatni, teraz po rozmowie z chłopakami, że sygnał ostrzegawczy gdzieś dla nas, bo znowu ja nie powiem, że tak, popełnialiśmy błędy w obronie, to jest normalne, bo to jest piłka ręczna i kto nie popełnia błędów, to ten nic nie robi, tylko ten nie popełnia, kto siedzi na kanapie w domu, ale w ataku znowu gdzieś zawiódł nas atak i jak tylko zaczęli robić, w szczególności w drugiej połowie, to czego oczekujemy od nich, czyli ruch bez piły, mocno ruszyć tą obronę, i wtedy te sytuacje mieliśmy i Jędrzej, i Wojtek Dady, i później Paweł Paterek, i Rafał Jamiol, nie będę teraz liczył, wszystkich wymieniał, ale w pierwszej połowie wszystko próbowaliśmy znowu z miejsca, znowu idziemy na najwyższych, najsilniejszych, czyli na środek obrony i próbujemy przebić się przez nich. Nie, musimy to rozciągnąć, musimy to zrobić. I w drugiej połowie już to wyglądało lepiej, ale mówię, naprawdę chłopaki, nie wiem czemu takie podejście idzie w pierwszy połowie, to tak samo i w meczu z Legionowym. Zaczęliśmy dobrze, przez 10 minut później stanęliśmy i ostatnie 10 minut końców. Znowu zagraliśmy tak, jak potrzebowaliśmy i wygraliśmy. Gdy będziemy grali cały mecz równo, no to będzie to zupełnie inaczej wyglądało. Ale znowu, co powiedzieć, oczywiście udało się, wygraliśmy, cieszymy się z tego, ale naprawdę musimy mocno nad tym pracować, w szczególności, bo na treningach to coś innego wygląda, w meczu to zupełnie inaczej, bo obrona reaguje inaczej, ale musimy wszyscy wziąć się naprawdę tak mocno jeszcze do obrony, do gry w ataku. Bo obrona, nie powiem, że w dzisiejszych czasach mniej niż 30 bramek, to jest dobry wynik. Ale oczywiście gracze, żeby wygrać, trzeba o 1 bramkę więcej rzucić. Dzisiaj nam to udało się, ale miejmy nadzieję, że z meczu na mecz to będzie dużo lepiej wyglądało i już nie wrócimy do tego tematu. Dziękuję bardzo.